Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie, drodzy parafianie i wszyscy ci, którzy łączycie się z nami przez sieć internetową. Pragniemy z naszą wspólnotą z Czerwińska zaproponować Wam wśród tych różnych pięknych inicjatyw Solidarności dla umocnienia ducha i w przygotowaniu bezpośrednim do największych świąt naszej wiary, święta Zmartwychwstania Pańskiego, krótki cykl spotkań. Stoimy przed Matką Bożą Miłosierdzia, Matką Bożą Ostrobramską i chciałbym dzisiaj z Wami rozpocząć pierwsze spotkanie zatytułowane Damy Radę. Dzisiaj to spotkanie pragniemy zatytułować Damy Radę, ale z małym albo większym punktem zapytania. Dlaczego, kochani? Wydaje mi się, że każdy z nas przed różnego rodzaju doświadczeniami odczuwa strach przed nieznanym, wątpi niekiedy we własne siły, czuje brak wsparcia drugiego człowieka, czuje pewnego rodzaju zamknięcie na pewne rzeczywistości. I to jest, myślę, doświadczenie wielu z nas. Ale wśród tych doświadczeń myślę, że jest zawsze jakaś droga wyjścia. I chciałbym Wam dzisiaj zaproponować trzy małe przykłady próby realizacji tego wyjścia w naszym życiu. Zacznę od doświadczenia, które jest powszechne, od mądrości życiowych, od przysłów, przypowieści czy takich opowieści dla ducha. Myślę, że wielu z Was, drodzy, słyszało o pewnej historii dwóch żabek. Skończyły one po swoich skokach w wielkim wiadrze pełnym śmietany. Zaczęły pływać w tej śmietanie, ale kiedy poczuły się zmęczone, jedna mówi do drugiej: ja już nie mogę, nie mam siły. No i oczywiście utonęła. Druga mówi: nie, tak nie może być. Zatupała swoimi nóżkami i tak długo tupała, aż jak wiemy, z tej śmietany zrobiło się masło. Po tym maśle, jak po cienkim lodzie, udało jej się wydobyć z wiadra. Dwie postawy wobec trudności. Pesymistyczna i optymistyczna. Zależy od nas, którą wybierzemy. I tutaj z pomocą przychodzi nam nasz założyciel, święty Jan Bosko. Myślę, że niektórzy z Was znają przepiękną historię początków oratorium, a więc jego dzieła, kiedy to w zakrystii kościoła, w którym posługuje, spotyka młodego człowieka, Bartłomieja Garelli. Ten młody człowiek, wyrzucony przez zakrystianina, bojącego się, że ten włóczęga może chcieć coś ukraść, zostaje przywołany przez księdza Bosko i ksiądz Bosko zadaje mu podstawowe pytania. Pyta się, skąd pochodzi, z małej wioski pod Turynem. Pyta się, czy ma rodziców. Niestety jest sierotą. Gdzie mieszka? Pod mostem z wieloma innymi, którzy przybyli do miasta w bardzo trudnych czasach rewolucji przemysłowej, by szukać nadziei na przyszłość. Pyta się, czy umie czytać. Nie miał okazji. Pisać również nie. Wreszcie ksiądz Bosko się go pyta: umiesz gwizdać? Chłopiec się uśmiecha, gwizdże i od tego rozpoczyna się praca razem z nim. Od punktu dobra, na którym można budować. I w każdym z nas, drodzy, takich punktów dobra jest wiele. A więc optymistyczne spojrzenie na życie to jest takie spojrzenie, które zaczyna się od tego, co możemy, a nie od tego, co nie możemy. To chyba jest takie bardzo proste. Drugą taką wskazówką na to nasze życie w rozwiązywaniu tych trudnych spraw związanych z niepewnością jest pewna odpowiedź, którą daje nam wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, który niedługo zostanie wyniesiony na ołtarze. Opowiada się nim, że bardzo często w sytuacjach trudnych opowiadał taką historię i takie zdanie. Strach zapukał do drzwi. Otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było. To, jak mówię, jedno ze znanych powiedzeń jego, które często używał, a przecież wiemy, że w życiu miałby powody, dla których się bać. Strach żeruje na naszej wyobraźni. Strach siedzi w kącie. I kiedy go karmimy, rozrasta się niekiedy do obszarów, które paraliżują nasze życie, zniechęcają, które zamykają przed drugim człowiekiem.
Mieć odwagę otworzyć drzwi. Za drzwiami może być karzeł, albo może nie być nikogo. Może to być tylko wymysłem naszej wyobraźni albo niepewności, która w jakiś sposób w nas drzemie od dawna. I trzecią rzeczą, którą chciałbym poruszyć dla nas ludzi wierzących, to podstawa, to słowa doświadczenia wielkiego apostoła narodów. W drugim liście do Koryntian święty Paweł pisze: wystarczy ci mojej łaski, mówi do niego Pan, moc bowiem słabości się doskonali. I na to doświadczenie święty Paweł odpowiada: najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Czy święty Paweł był nieudacznikiem? Czy był człowiekiem wycofanym? Czy nie chciał życia w społeczeństwie? Nic, kochani, z tych rzeczy. Święty Paweł miał świadomość, że prawdziwa inwokacja, czyli wzywanie Boga, jak kiedyś już mówiliśmy sobie, zaczyna się tam, gdzie człowiek staje w bezradności. I powtarzam to dość często, ale wierzę w to mocno, że największe moje sukcesy zaczęły się tam, gdzie dostałem najbardziej po grzbiecie, czyli od tych porażek, które przemyślane, przemodlone, oddane Panu w jakiś sposób przyczyniły się do rozwoju duchowego i ludzkiego. Myślę, kochani, że każdy z nas słyszał te piękne słowa świętej Faustyny. Właśnie tutaj mówiliśmy przed chwilą o miłosierdziu. Jezu, ufam Tobie, czy ostatnio odkrytego i dość rozpowszechnionego w Polsce ojca Dolindo, który mówi: Panie, Ty się tym zajmij. To są wszystko piękne słowa, kochani, ale sekret tych słów i sukces tkwi w tym, żeby człowiek, oddając Bogu, przestał się tym przejmować. Zawierzyłeś Panu, oddałeś, pozwól Mu działać. A wtedy, tak jak mówi święty Paweł, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Pan w słabości przychodzi do nas, Pan w niepewności nas wspiera, Pan poprzez swoją łaskę czyni nas odważnymi. Serdecznie zapraszam na kolejny dzień naszego spotkania. Już to będzie dzień, w którym spytamy i powiemy sobie: damy radę, ale bez znaku zapytania. Szczęść Boże.